Dzień dobry, witajcie. Dziewiarka w podróży. Dziewiarka, wiadomo, włóczka. Nie zacznę tego tutaj, bo zostało mi tylko niecałe 5 dni mi zostało, ale kiedyś z tego coś wydziergam. I w tej mojej jeszcze, w tych moich zapasach włóczkowych. Kangur w kapturze. To on, główny sprawca tego odcinka programu, filmiku naszego. Pobyt w kolonii we Florencji to są dwa punkty w roku obowiązkowe. Także ja pierwszy raz tutaj na takich targach byłam na początku edziewiarki. Witajcie! Jeszcze rankiem nie wiedziałam, że Ciężkowice są około 400 km od Wrocławia. Dzisiaj nie dość, że tu jestem, to być może zaznajomię się z tą panią. Nie wiem, jak mi pójdzie ta nasza znajomość, no ale spróbuję. Na pewno pani zrobi wdzięczne tło do edziewiarki w podróży. Jak edziewiarka? Druty, szydełka, włóczki i Mariolcia pośród tego wszystkiego, która trochę kempinguje, podróżuje, zwiedza, chodzi. No przede wszystkim chodzi, bo wyprawy trekkingowe to jest mój numer jeden w życiu pozapracowym. Cóż my robimy w Ciężkowicach? Trafiliśmy tu, jak zazwyczaj życiem rządzą przypadki, to właśnie przypadkiem, na miejsce kempingowe, które prowadzi wielki pansjonat karawaningu. Od 15 lat podróżuje takim dużym domem na kółkach po Europie. I tutaj stworzył miejsce kempingowe, które jest wspomnieniem różnych miejsc, w których bywał i z każdego z nich wziął co najlepsze i stworzył tutaj to pole w Ciężkowicach. Jest tutaj, można wynająć sobie domek, można przyjechać własnym namiotem. My podróżujemy z namiotem, można przyjechać z przyczepą kempingową albo karawanem. W tej okolicy, w tym pogórzu ciężkowickim, które u nas jest drogą w kierunku Beskidu Niskiego, jest mnóstwo rzeczy do zwiedzenia, o czym jeszcze rano nie widziałam, ale przecież życie to podróż, jesteśmy ciągle w ciągłej podróży. Posłuchajcie, co tutaj jest. Dowiedzieliśmy się od tego właściciela, że w Ciężkowicach jest piękny park zdrojowy. Ja się pytam, a gdzie wody zdrojowe? No i właśnie się okazuje, że wody termalne zostały znalezione, wykopane, w próbki zostały pobrane i w najbliższym czasie, jakiejś tam przyszłości, powstaną tutaj termy, więc będzie, oprócz parku zdrojowego, będą też termy. Mam ściągę, żeby nic nie przeoczyć. Jest ścieżka w koronach drzew, jest skamieniałe miasto. To miejsce nazywa się pod skamieniałym miastem. No nie wiem, czy akurat w tym miejscu było to skamieniałe miasto, ale no gdzieś w okolicy. Jest wodospad i uwaga, wąwóz czarownic. No, czarownica, wiadomo, bardzo często jest pokazywane są czarny kot, czarownica łamane na wiedźma z miotłą. No więc, a do tego jeszcze tylko druty, włóczka i czarujemy z motków nasze piękne dzianiny. Jest niedaleko, w około 1,5 km, dwór Ignacego Jana Paderewskiego. Jest samotna skała Wieprzek. Jest wieża widokowa w Jodłówce Tuchowskiej. Jest muzeum przyrodnicze, obserwatorium astronomiczne. I jest Diable Boisko. Jest tyle atrakcji, a życie to podróż, więc podróżujemy. I szukając różnych zakątków, które mogą służyć jako inspiracja do powstawania dzianin, do szukania różnych włóczek, jesteśmy tutaj. Któż wie, gdzie będziemy następnym razem. Bądźcie z nami. Czy limit 10 tysięcy kroków już dziś wykonałaś? Ja jeszcze nie. Jest dużo drogowskazów, które pokazują, w które kierunki można pójść. Jeżeli gdzieś można pójść piechotą, to na pewno ja pójdę piechotą, omijając wszystkie inne środki, jakimi można dotrzeć do celu, bo chodzenie na nóżkach robi największą frajdę. I jesteśmy w takim miejscu, w którym właśnie mogę przeczytać
wszędzie jest blisko, w każde z tych miejsc, uwaga, ścieżka w koronach drzew 3,7 km. Coś, co mnie najbardziej tutaj intryguje, to jest wąwóz czarownic. 1,8 km jest położony dokładnie tam. Park zdrojowy, dokładnie tam, gdzie oko kamery jest postawione, więc park zdrojowy jest tam. Muzeum przyrodnicze, nie wiem, muzea zawsze są na końcu mojej listy zwiedzania, więc muzeum przyrodnicze w intensywności tych znaków bym sobie darowała, ale na przykład jest wodospad, przecudny, uwielbiam wodospady, Ciężkowice, 1,9 km, o tutaj, w tę stronę. Skamieniałe miasto, przesuwam się do tyłu, jest tutaj również, czyli skamieniałe miasto, wąwóz czarownic tam, Centrum Edukacji Ekologicznej, ponoć, wiemy od pana właściciela, taki można powiedzieć mała pigułka Centrum Kopernika, tylko w takiej naprawdę maleńkiej cząsteczce. Schowam się być może za znak. Dwór pana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej jest tam za moimi plecami, 2,9 km, czyli mogę powiedzieć, że jak w Rzymie znajduje się na środku i wszędzie stąd jest blisko. Schowam się, schowam. Rezerwat Diable Skały w Bukowcu, tam za mną. Skała Wieprzek. No najdalej stąd jest 10,9 km. Gdyby się biegło w jedną stronę, to myślę, że za około godzinę 10, może godzinę 15 byłabym przy skale Wieprzek, ale nie wiem, kto by mnie stamtąd zabrał z powrotem. A Diable Boisko jest w tamtą stronę 6,6. A przy tym wszystkim ja mam na sobie kardigan z włóczki Sakura. Letni kardigan, który na takie letnie wieczory jest idealny. A pod niego, oczywiście jeżeli gdzieś podróżujemy, to koniecznie w dzianinach, bo od razu jest wiadomo, czym się zajmujemy, co robimy i co uprawiamy najchętniej, czyli hobby, dzierganie. A pod spodem mam bluzeczkę z włóczki Bloom. W siatce, w torebce mam robótkę. Jaką? Mam trzy różne robótki, dzierka się w zależności od humoru. Od humoru, od światła, od zapotrzebowania palców na różne faktury. Podróże, dzierganie, włóczki, druty, szydełko i ja w tym wszystkim drogowskaz, drogę. Zawsze się jakąś znajdzie i jakiś być może nieznany kierunek. Gdzie będzie następny raz? Nie wiem, się okaże. Być może tu, być może tam. W którąś stronę pójdziemy. Za uwagę wam bardzo dziękuję i do następnego.